Dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień walki z Actrosem. Dzisiaj co? Montaż amortyzatorów, składanie tyłu. O. Zawór bezpieczeństwa. Dzisiaj czyszczenie kolejnych dwóch kół oraz tych wszystkich uchwytów mocujących błotniki. Te wyglądają dobrze, od tych przednich. Te wyglądają dobrze, ale od tych dwóch, co są za kołem, wyglądają niedobrze. Tu chciałem rdzę zbić młotkiem i się zrobiło coś takiego, jak i tu. To panie mówicie, dzień dobry, że to naprawimy. A możemy to w pierwszej kolejności zrobić? Nie. Chłopak przyjechał, tu rozkopuje. Dobra, pozostałe elementy mam wypiaskowane. Zamiast piasku kupiłem takie jakieś ścierniwo, takie czarne. Ale moje odczucie, że piaskiem się lepiej to robi, jakoś lepiej to mi wychodzi. No, blaszki te zregenerowane. Proszę bardzo. Tu jeszcze tylko przy wiercę otwory. Mówiłem, że będą nowe, jak nowe. I są jak nowe. Witam dnia kolejnego. Dzisiaj auto w garażu, całkiem inaczej wygląda. Suchutkie, nie ma żadnej wilgoci na ramie, żadnej rosy, także możemy działać już od samego rana. Hopok mówi, że w kościach go nic nie łupie, nic go tam nie ściska, to znaczy, że będzie pogoda, mówi. Tak jak ma być pogoda, to wyjeżdżamy z powrotem. I co na dworzu, to na dworzu. Inne dojście, jednak światło naturalne nigdy nie zastąpi światła sztucznego. Także to dzisiaj będzie zamontowane, to położymy sobie tu. A dzisiaj co? Wyjeżdżamy. Odstrzała. Ja tu próbuję uszczelniać tutaj te przyłącza, a okazało się, że to siłownik jest nieszczelny. Tu można byłoby go spróbować, ale on nierozbieralny jest. Mel Bramek by może próbował. Dobra, dzwonimy do sklepu. Jakiś siłownik, nie będziemy się pierdzielić. Kupimy drugi siłownik. Dobra, mam siłownik. Demontuję tego starego. Nakrętki to już będą drugie. No i dobra, wyszedł. Siłownik będzie zdemontowany. To, o tu mamy nowy. Turnek zapakowany. Kurczę, bo tak zdjąłem, ale chyba będzie pasował. Tu, zębami. O. Taki sam. Dobrze. Dobra. Mam taką końcóweczkę. Dobra, pyka. Chodzi. Jak już tak pyka, to chodzi lekko. Najważniejsze, żeby sprawdzić, jak wyglądają stany tych oto gumek. Te gumki są w porządku. I jeszcze jest bardzo jedna ważna gumka. Ta tutaj na tym, o. O, ta gumka. Żeby była cała i na tych, ale lekko chodzą. Tłoczki się nie obracają, cofają się. To będzie dobrze. Ale chodzi. Nie jest. Ale wiecie co? Chodzi na prowadnicach dobrze. Klocki. Klocki jeszcze dobre. Lumag. Klocki jeszcze. Kurczę, jeszcze dobre te klocki. Ale skorodowany jest trochę ten. Dobra, wykręcimy. Mam te tłoczki nowe. To wykręcimy ten. Tak wygląda
Nie no. To już zagrażało, wiecie czym? On jest bardzo skorodowany ten. Zaraz ocenię, jak wam zaraz pokażę. To są jak gdyby, jak to się fachowo nazywa, prowadnica zacisku. W tym przypadku to jest dolna, górna. Górna jest jak gdyby zakryta, ona jest szczelna, chodzi na mokro w tawocie jak gdyby. Dlatego ważne jest, aby pilnować, aby te gumki się nie, tego, żeby tam się woda nie dostała. Ta chodzi na sucho, takim oto. Tak, ten stworzeń chodzi o, proszę bardzo, w tym, to tak troszeczkę zabezpiecza nam od kurzu, bo wilgoć to i tak dojdzie i tak dojdzie, troszeczkę tutaj nie jest tak całkiem schowany i on skorodował. Ja tutaj mam nowy, zaraz zobaczymy jak nowy wygląda. Patrzcie, nowy kurna i skorodował, ale teraz robią. I nowy skorodował w papierku, gdzieś wilgoci dostał. Zaraz zobaczę, czym powinienem gdzieś tu mieć, bo ostatnio w Szczecinie takie coś też zmieniałem. Powinienem gdzieś tu mieć, o, w tym pojemniczku chyba. Tak jest, tak jest. Tutaj mam taki zestaw też naprawczy do zacisku, jeżeli chodzi o uszczelnienia. Mam. Zobaczcie, jest. Mam jedną sztukę nową. O. To powinni robić z lepszego materiału, żeby tak szybko nie korodowało. Czyli tak, zmienimy sobie to. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie jest ta osłonka. Górny jest dobry. Gumka na górnym jest dobra. Siłownik pójdzie nowy. Dobra. Wiecie co? Nie będę dziadował. Ale nie, no kurwa. Szkoda trochę tych klocków. One jeszcze są. Dobra. Jak mam nowe klocki, to dam nowe. Idziemy zmierzyć na górę. Nie będę dziadował. Bo mam partię klocków, które kupiłem, ale już takich nie będę kupował. Już wam tłumaczę dlaczego. Przestaję, to są ostatnie klocki, jakie kupiłem. Nie chodzi mi tu o firmę, czy to jest Lumak, czy to jest Textar, czy to jest Knor. No Knora klocki są najdroższe, jedne z droższych, dlatego że to jest niby oryginał, ale jak sami wiecie, firma Knor nie ma fabryki. Ktoś to dla nich to robi. Najczęściej zauważyłem, że dla firmy Knor klocki produkuje firma Jurid. Nawet ostatnio kupiłem klocki Knora i tam było logo właśnie tej właśnie oto tutaj tej firmy. Kiedyś mnie zastrzelą za to. Klocki Knora kosztują 500 zł, a te kosztują 350, nie? No ale. I Textar. Textar też jest dobry klocek. I przede wszystkim to jest klocek Textar. To jest klocek Lumak. I widzicie, jaka jest różnica? Czy nawet ten. Mi chodzi o tą sprężynkę, która dociska. Zobaczcie. Klocek Textar dociskany jest też na środku tutaj. O, tu. I to mi się podoba. Co powoduje? Moim zdaniem, co ja zauważyłem, że klocek, który jest dociskany tą oto sprężynką w trzech miejscach, tutaj po brzegach i na środku, jest mocniej dociśnięty, co ma wpływ, że te klocki nie dzwonią na dziurach. Ja kiedyś mówię, kurna, co to mi dzwoni? Mówię, zacisk luźny czy co? A po prostu te klocki po prostu tak, wiecie, o, jak był ten, tylko ja dla porównania włożę tą sprężynkę. O, o, i zobaczcie, to tak, to jest słabe takie on. To jest takie słabe dociśnięcie tego klocka. No tu jak przyjdzie, no to no niby to jest dociśnięte. A zobaczcie to. Zobaczcie to. Widzicie, jakiej siły trzeba użyć? A to. To jeszcze oprócz dzwonienia. Jaka jest różnica, którą zauważyłem. Klocek jest równiej dociśnięty, bo po bokach i na środku, co wpływa na równe zużycie klocka do końca.
Tak, o, zobaczcie, takiego efektu jak tutaj nie będzie, bo to też jest kwestia też może też, że tarczy, ale klocek dociśnięty właśnie, ten jest też, o tutaj, tu jest przygotowany do sprężynki na środku, ale jakoś tej sprężynki nie było. Ale ten klocek właśnie równie mocniej jest dociśnięty, nie dzwoni i równo się zużywa. Ja kupuję już klocki, może to być firmy różne, ale żeby było właśnie takie mocowanie tej sprężynki, jest lepszy. Dobra, chłopak mnie namówił, mówi Rafał. Tu jest, mówi, 60-70% klocka. Szkoda wyrzucać, załóż to. Dobra. Namówił mnie, zakładam. Mówi, to tego i tak już nigdy, jak... Może i faktycznie, że jak już się zdejmie tego, to już się nigdy takich nie założy. Bo to zawsze będzie, a szkoda, a to... Dobra, skręcamy te. Najważniejsze tak. A, ja kurna, klocki wkładam. Ludzie. Prowadniczkę trzeba nową włożyć i zobaczyć to. Dobra, wyciągaj, Rafał. Nie, w tą stronę, dobrze. Musimy sprawdzić tą prowadniczkę, jak to tam wygląda. Jak wygląda, oto tu. Ta gumka jest w bardzo dobrym stanie. I teraz podpowiedzcie mi. Ja zawsze smaruję te miedzianym, ale nie wiem, czy to dobrze. Czy to powinno na sucho chodzić? Bo ja w tą gumkę tu w środek smar miedziowy wkładam. Czy to dobrze, czy to źle? Chłopak, dobrze, że tu smar jest, czy niedobrze? Bo niby na sucho by chodziło, ale znowu smar, piasek się lepi. To ładować smar, czy nie? Nie, w ten tłoczek. To pewnie się maruje, ale w godziny to smarować. Tak. Nie, to tutaj trzeba. Smar miedziowy, smar miedziowy, smar miedziowy. Smar miedziowy brałem ostatnio do Szczecina. Idzie, a jak brałem do Szczecina, to tam będzie w pudełku. No. Jest. Miedzian. To ja smaruję. Jak robię źle, że smaruję, to dajcie mi znać, bo ja to robię w tawocie. Ja wiem, że się kurz do tego lepi i tak dalej. Gdzie? W Pyrmo? Są. 30 są później. Ale co, szerokość? Jakieś tam są. A. Dobra, to niech czeka, a ja wcisnę tawotu tam w tą gumkę. Takie kolejne utrudnienie troszeczkę, znaczy taki problem i nie problem. Po prostu w oryginalnym siłowniku węże do przykręcenia były mniej więcej w tym miejscu, tu, tak jak teraz, nie? Ten ma siłownik u góry. I teraz tak. Mogę popuścić tą opaskę i ten siłownik jak gdyby przekręcić, ale widzę, że firma porobiła sobie takie znaki, że w razie W gwarancyjne, że jak ja to ruszę, a ten siłownik, nie daj Boże, by nie będzie działał, to oni już mi nie uznają tej reklamacji. I teraz spróbuję po prostu węże dopasować. One powinny, kurczę. Nie, muszę popuścić tą opaskę jednak. Kurczę, każda firma robi po swojemu. Nie lubię tego robić, wiecie dlaczego? Bo ta gumka ciężko idzie, może się podwinąć, on później może być nieszczelny. Ten siłownik po prostu trzeba rozebrać i złożyć jeszcze raz. Kurde molo. No i dobra, i teraz... Całkiem dobrze. Dobra. I teraz mamy mel bramkę z tym. No. I obkręcaj go. O nie, musisz go całkiem. Wyjmij go całkiem do góry. O. I przestaw go tak, jak ma być. Chyba za dużo, co?
Czekaj. Przyłożymy ten. Troszeczkę trzeba cofnąć. Jeszcze troszkę. O, coś takiego. Dobra. I teraz go trzeba ładnie docisnąć. Ja to bym go na olej złożył, ale chuj tam. No i dobra, i teraz go dociśnij. Ja wezmę ten tutaj właśnie w tym samym miejscu, żeby było. Masz? Żeby to równo złapało. O. O. No dobra. Mniej więcej jest. Gdzieś poszukać młotki. Młotek i te. Młotek i te. I się może uda. Tutaj ta strona, troszeczkę do ognit. Tutaj w tą stronę bramy. Znaki na nakrętce były. Jak na nakrętce? Takie żółte. Dobra, opukaj go w koło. Dobra, powietrze napompowało. Jest ile? 10 atmosfer. I teraz słuchamy. Leje wodę z płynem. Koło chodzi luźno. Czyli hamulec działa. Teraz wkręcimy sobie tą śrubę. Weźmiemy tutaj na końcu zawsze troszeczkę oliwki damy. Jak to mówię, Rafał lubi smarować. Wkręcimy sobie tą śrubkę. Taką śrubkę najlepiej wkręcać, jak wykręcać, jak jest zapuszczony hamulec ręczny, zwolniony, może w ten sposób, to wtedy ona idzie ręką, bo jakbym teraz zaciągnął hamulec, to musiałbym kluczem i to bardzo ciężko by szło. Wtedy byłaby naprężona. A tak to jak mamy puszczony hamulec ręczny, to jak gdyby powietrze wypchało nam tą sprężynę. Niektórzy widziałem, siłują się, kręcą to na siłę, a to wystarczy zaklinować auto, aby się nie stoczyło do przodu albo do tyłu i zwolnić hamulec i to idzie, jak widzicie, ręką. Czyli operacja się udała, przestawienia siłownika. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy... O, zacisk przeskoczył. Nie ruszy. Puścimy. Puścimy. Kręci się. Co mam powiedzieć? Ta strona jest zrobiona. Biorę się za kolejną, drugą, z tą różnicą, że tam nie muszę zwalać siłownika, ale czynności są takie same. Zrobię drugą stronę i co później? Później montujemy amortyzatory. Dobra, hamulce przejrzane, siłownik wymieniony z tamtej strony, tylko było taka sama sytuacja z tym stworzniem, że był lekko przyrdzewiały, to dałem nowy. I go przesmarowałem, nie? Także zacisk chodzi, gumeczki, stan gumeczek tych, tutaj o, tej jednej i tych dwóch na tych, co wypychują te tłoczki hamulcowe, wykręcają. No to gumeczki są dobre, prowadnice luzu nie mają, dolna prowadnica jest wymieniona, siłownik tej strony jest ok. Także tak to wygląda. Efekt końcowy. Jeszcze Rafał troszeczkę
poprawki postrzelał tam, gdzie wyszło małe niedociągnięcia, także jest skończone. Ale w sumie to mi się musi opłacać, bo wiecie, dla mnie najgorszy to będzie ten okres przejściowy, zanim wszyscy muszą się przyzwyczaić, że to wszystko musi zdrożeć, tak? A stawki transportowe drożeją na końcu, dopiero jak, wiecie, jak będzie jeden, drugi, trzeci brzęczał, że coś tam, że nie pojedzie, no wtedy się obudzą, aha, trzeba podnieść. Ale ceny towarów w sklepie, to podejrzewam, że wyprzedzą wszystkich, że są podwyżki. No i też trzeba przetrwać ten właśnie, ten najgorszy, ten będzie okres przejściowy, jak gdyby. Ale suma summarum to będzie taka, że ja tą cenę, żeby mi się opłacało, jakąś będę musiał osiągnąć. Puh, coś mi wlazło. Ale właśnie to odczujemy my wszyscy. Ale wiecie co? Tak dzisiaj, jak byłem po ten siłownik, no to właśnie tam w kolejkach, jak to w kolejkach, były poruszane różne tematy. Ja tylko stałem, tak, nie to, że nadsłuchiwałem, no po prostu tak gadali, że wszyscy to słyszeli. No i pierwszy temat to oczywiście był cena paliwa. Jakie to jest drogie, jak to się nie opłaca, tak? Dla mnie to czasami to jest absurd, no, że ktoś mówi, że to się nie opłaca, ileś można dokładać, tak? Ja nie wiem, ja nie dokładam, bo ja nie mam innej... Byliście ze mną, śrubę miałem w ręku. Ja jak gdyby nie mam innej działalności, żebym mógł zabrać skądś i dołożyć do transportu, tak? Bo niektórzy na przykład, nie wiem, mają rolnictwo i mają transport, albo mają jakąś, nie wiem, stolarstwo, nie wiem, no różnie to może być. Wiecie, o co chodzi. Nawet mogą mieć sklep mięsny i prowadzić transport. I wtedy taki ktoś może powiedzieć, a kurna, dokładam, rezygnuję, żyję tylko, nie wiem, ze sklepu, z rolnictwa. Ja tego nie mam, nigdy nie miałem, jakoś funkcjonuje, tak? Ale też był poruszany, ktoś tam poruszył ceny nawozów. I teraz powiedzcie mi, bo wiem, że wśród oglądających też są ludzie, którzy pracują na roli, bo to było pytanie właśnie dotyczące rolnictwa i cen nawozu. No jeden mówi, no że ceny z nawozów szaleją i tak dalej. Masakra, tak? No wiadomo, że cena nawozów też jakoś gdyby przekłada, nie jak gdyby, tylko na pewno na ceny artykułów w sklepie, prawda? No to wiadomo, że to pierwsze co, to zanim jeszcze rolnik osiągnie jakąś tam podwyżkę, że jak gdyby, żeby sprostowało mu się jak gdyby ta opłacalność, troszeczkę poszła w górę tych swoich dzieł, to też to musi trochę potrwać. Kurna, zaczyna padać, dobra. Kurczę molo. Dobra, może wytrzymie. To jak gdyby też troszeczkę musi upłynąć czasu, tak? No i ktoś powiedział, a mówi, w sumie jak jest nawóz drogi, to nie będą go rolnicy tyle sypać, będzie zdrowsze jedzenie. I powiedzcie mi, jaki wpływ cena nawozu ma na zdrowsze jedzenie? Ma to jakiś wpływ, czy nie ma? Mi się wydaje, że nie ma, no ale widzicie. Dlatego wam mówię, ja nikomu się nie będę żalił, że coś mi się nie opłaca, po prostu tego nie będę robił. A bo widzicie, byście, tak przykładowo, ktoś by się pożalił takiemu komuś, że mu się coś nie opłaca, to on by powiedział, kurwa, i bardzo dobrze, że nawozy są drogie, bo rolnicy nie będą tyle sypać. I będzie zdrowsze jedzenie. No widzicie, jak to jest? Także nie ma co płakać, ani się przyznawać komuś. O kurna. Idzie pomału. Kurna, muszę do garażu chyba wjeżdżać szybko. Proszę cię, kurwa, przejdź bokiem gdzieś. Idzie pomału. Także nikomu się już nie pożalę, z niczego, kurwa. Nawet jak będzie źle, będę mówił, że jest dobrze. Bo to chuja, kurwa, tam kogoś interesuje. A tym bardziej, kurwa. Dzisiaj są tak zawzięci ludzie, że jeden drugiemu to, że się cieszy. Jak komuś coś jeszcze nie idzie. Albo się komuś coś nie będzie opłacało. Nie wiem. Jest różnie, są też inni ludzie, którzy jakoś to rozumieją. Ale pamiętajcie, żyjcie tak, aby inni wam zazdrościli, a nie litowali się. Pierdzielić jakieś tam litowanie.
No, jakie ładne amortyzatorki. Elegancko. Dobra. Resztę kończymy w środku. Nakręteczka. Także widzicie, takie cuda. Ja to nigdy nie poruszałem tematów żadnych w kolejkach, bo w kolejkach to takie co są kurna temat absurdalne poruszane. Skąd niektóre rzeczy się ludziom biorą w głowach, to jest masakra. Dotyczące różnych branż. Dobra, będzie. Chyba tak musi być, nie może być inaczej. Co jest? Co się stało? I co, jeden amortyzatorek będzie. Kurczę, tak chciałem najpierw złożyć te błotniki, a dopiero koła, ale co zrobicie? Widzicie, jaka pogoda. Dobra, zakładam koła i wjeżdżam do garażu. Tył możemy mieć odhaczony, czyli mamy tak, jak gdyby zakonserwowany tylny most, wymiana baniaków. A poczekajcie, my tu mamy listę. Tylny most możemy wykreślić, rama wykreślić, felgi napiszemy jedna, druga, bo jeszcze dwie z przodu. Przód do roboty, przegląd, przeglądy jeszcze nie, sprzęgło jeszcze nie, a przegląd nie, wymiana klocku, końcówek wtryskiwaczy, regulacja zaworów, to jeszcze przed nami, kosmetyki, no to nie, to jeden punkt tylko wykreślamy, dobra, a resztę jeszcze do roboty, kurna, myślałem, że to pół. Wykreślimy połowę. Kurczę, gdzie jest wózek do kół? Ja myślałem, wiecie co, że połowę rzeczy już się wykreśli, a tu tylko jedną pozycję i to nie do końca. Tyle roboty. Czyli jeszcze dużo przed nami. Nie, bo to się będzie pierdzielić, dobra. Rafał, szybko, szybko. Proszę cię. W busie mi się koła ubijały, ale zaraz może. O! Jedź. O! No i dobra. Teraz Rafajko obkręcaj. Kurwa. Dawaj to. Jest! Kurwa, na luzie jest. Skubaniec, chciał sam wjechać. Dobra, jedzie. Mówiłem, że wjadę do garażu i przestanie padać. Przestało. A już nie będę wyjeżdżał, już resztę się zrobi, tak jak mówiłem, na miejscu. Dzisiaj jeszcze tylko poszukam tego specyfiku, który zabezpiecza te klemy. Założę tą obudowę. I będzie wsio. I kończę na dzisiaj.
Jeszcze będzie dzień i podziałamy sobie. Dzisiaj sobota, to trochę krócej. Jeszcze jakby było na dworze, to bym może składał, żeby wjechać, ale jak już wjechałem, to już kończymy. Dzisiaj tak dużo zrobione, hamulce zrobione, siłownik wymieniony, amortyzatory. O, amortyzatora jeszcze założę tamtego. I zabezpieczę te klemy i kończę. Resztę składamy w kolejnym odcinku. Dobra, dziękuję za dzisiaj. Mówiłem, że to będzie jak co? Jak moda na sukces. Kurna, bo to się zdaje. To tamto by się ciągło i ciągło. Dziękuję za wytrwanie do końca. Nara, cześć. Tutaj, żeby nie było, że majster jest taki niesłowny. Ostatnio jak zmieniałem chyba u Marka i u Daniela klocki, to kupiłem Knora. Ale chłopaki dali dobry rabat, mi to wziąłem. Tak jak mówiłem, że klocki knorowskie się trochę przepłaca, bo to inne firmy dla Knora robią. Ale tak, ja już zakładam klocki tylko i wyłącznie z takim mocowaniem. Nie zakładam klocków, które są mocowane tylko tu, tylko są też mocowane tutaj na środku. Także o, wreszcie. Tylko oryginały już u mnie idą. Tamte, co klocki wam prezentowałem dzisiaj, co tam nie udało się dopasować, znaczy nie udało. Tu nie stwierdziłem, że nie warto jeszcze zakładać, bo jeszcze było w sumie dużo klocka i... O, pokażę wam zużyte klocki. Zobaczcie, wam pokażę, jak troszeczkę przegapiłem, ale takie porównanie, zobaczcie, przecież tutaj już prawie nie ma. I zobaczcie, klocek jest równo zużyty. To jest właśnie dobry klocek, to się można zużywać go praktycznie do końca. Tutaj też, zobaczcie. Ja nigdy tak klocków nie zużywałem. Pokażę wam. Nie mam tutaj innych. A te klocki naprawdę są równo dociśnięte i zobaczcie, są zużyte równo do samego końca. Także nawet jak kupujecie zamienniki, ja nie mówię, żebyście kupowali Knora, bo Knor to też płacicie za firmę. Wiem, że kiedyś ktoś mnie zastrzeli za to, ale to tak jest. Możecie kupować, nie wiem, innych Lumak, Jurid i tak dalej. Tylko każda firma też ma też takie mocowanie. Są troszeczkę droższe, ale warto dopłacać. Moim zdaniem, możecie się ze mną nie zgadzać, ale klocki, które mają takie mocowanie, takie dociskanie, są dużo lepsze niż zwykłe. Jeszcze działa. Także coś czuję, że będzie złożone to auto dzisiaj. Znaczy chodzi mi o tył.